Zajmowali się nią poeci, malarze, muzycy, praktycznie artyści wszelkiego rodzaju. Naukowcy próbowali ją rozbroić niczym bombę na malutkie elementy. Bywa inspiracją, ale również pragnieniem, czasami jest rozczarowaniem. Mimo że nikt jej nie rozumie, ba, nikt nie wie czym jest, to właśnie w lutowej odsłonie programu 2x2 chciałbyśmy poruszyć temat miłości. Miłości w czasach popkultury. I na ten bardzo interesujący temat porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Witamy w studio specjalistów z Uniwersytetu Zielonogórskiego panią dr Dorotę Niewiedział, psychologa zajmującego się terapią systemową oraz pana doktora Marcina Sieńko, filozofa kultury, znawcy współczesnych mediów. Witamy państwa serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ile ludzi, tyle różnych sposobów rozumienia pojęcia, czym jest miłość, ale partnerstwo, małżeństwo, związki nieformalne, tak naprawdę człowiek ma nieodpartą potrzebę bycia z kimś. Dlaczego łączymy się w pary? Człowiek jest takim stworzeniem, które nie może być samo, nie chce być samo, nie umie być samo. Żeby bardzo naukowo jeszcze powiedzieć o człowieku, to powiedzmy, że on składa się z dwóch części. Z tej części biologicznej, części psychospołecznej. Dwa fenomeny z różnych światów, które połączyły się w jednym bycie. I teraz z tego połączenia wynika niezła mieszanka, że z jednej strony chcemy realizować pewne prawa naturalne wynikające z biologii, czyli prawa rozrodu i przetrwania gatunku. Stąd też do tego potrzebna jest druga płeć, czyli drugi człowiek. Ale nie upraszczając kwestii tylko do biologii, człowiek jest bytem psychospołecznym, czyli te mechanizmy bycia z innymi ludźmi, tutaj cały konglomerat różnych mechanizmów, cech, które pozwalają człowiekowi być z ludźmi, również z tą jedyną osobą wybraną. I to jest dosyć ciekawe. Panie doktorze? Ja bym tutaj dodał, że jesteśmy poniekąd zanurzeni w pewnych kulturowych mechanizmach, kulturowych wzorcach, które podsuwają nam sposoby na życie, podpowiadają nam, jak powinniśmy żyć. I akurat żyjemy w takich czasach, w takim miejscu, gdzie te wzorce podpowiadają nam, że tym właściwym, jedynie słusznym sposobem na życie jest znalezienie sobie małżonka i życie z nim do końca życia, utworzenie rodziny i tak dalej. Oczywiście są alternatywne wzorce i w naszej kulturze, i w innych, natomiast ten jest dominujący i myślę, że o ile biologicznie można wytłumaczyć, dlaczego szukamy w ogóle płci przeciwnej, to o tyle kulturowo możemy wytłumaczyć, dlaczego mamy to dziwne wyobrażenie o tym, że to powinna być jedyna osoba na całe życie. Kultura nas tak wytresowała, mówiąc krótko. Jeżeli wiemy, z jakich powodów łączymy się w pary, to dlaczego nie potrafimy wytrwać w związkach? Zbyt trudny konstrukt społeczny, ta monogamia? Chyba nigdy w historii, chociaż nie jestem tak dobra z historii jak pan doktor, ale nie było takiego przyspieszenia różnych elementów, które możemy nazywać jakby dynamiką zmian. Czyli jest tyle zmian w krótkim czasie, duża dynamika, że człowiek musi zaadaptować się, przystosować się do tych zmian w najbardziej użyteczny dla siebie sposób. I dlaczego w zasadzie dlaczego nie chcemy być monogamiczni? To jest zbyt duże uproszczenie oczywiście, bo są kultury i są ludzie na świecie, gdzie w zasadzie bardzo chcą być monogamiczni. Natomiast myślę sobie, że teraz chyba tak się ułożyło, że użytecznie jest być samemu, żeby być w nadrabinie społecznej gdzieś tam wyżej. To taki pogląd, taki trend kulturowy, taki czynnik, mówią psychologowie rozwoju, czyli działa na nas to taki czynnik, taki nacisk, gdzie użytecznie jest być po prostu najpierw ustawionym gdzieś tam w hierarchii społecznej, czyli mieć w sobie różne cechy psychiczne, które pozwolą być bardzo konkurencyjnym, czy lepszym, czy w ogóle lepszym, pęd na bycie idealnym. I wówczas to ma dać przyjemność, to ma nas ustawić. Bycie z jednym partnerem po prostu się nie opłaca. Tak, myślę, że tak. Szkoda nam życia na pozostanie w jednym związku. Generalnie ten partner to jest jakby na początku jeden, potem z tego jest dwójka, trójka i tak dalej. To jest nieużyteczne dzisiaj, czyli my mamy do czynienia z związkami monogamicznymi, ale tak jakoś specyficznie połączonymi, na przykład DINKS, Double Income No Kids, czyli ludzie, którzy są ze sobą, zaspokajają pewną grupę potrzeb, ale oni są jakoś tak średnio zaangażowani, czyli to jest specyficzna monogamia, myślę. Jest, ale nie taka jak kiedyś. Czyli użytecznie jest być chyba samemu dla niektórych osób, trochę się tam z kimś połączyć, może nie do końca na trwale, z jakimś mniejszym zaangażowaniem. No i
To jest to przystosowanie. Z jakiego powodu podejście do monogamii zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat? Wyjdźmy może od tego, czym jest i jak się zmieniała. No właśnie, tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mówiąc o monogamii, tak naprawdę mówimy o kilku różnych rzeczach. Tak? Po pierwsze, mówimy tutaj o jakimś takim kontrakcie społecznym. Małżeństwo w istocie przez większość naszej historii, historii kultury europejskiej, było kontraktem społeczno-ekonomicznym, a nie jakimś miłosnym. Tak? Po drugie, mówimy tutaj o monogamii w sensie miłości, czyli że można kochać prawdziwie tylko jedną osobę, jednego męża, jedną żonę. Tak? Po trzecie, mówimy o monogamii w sensie erotycznym, czyli o tym, że uprawiamy seks z jedną osobą. Tak? To są jak trzy różne rzeczy. Ja myślę, że te trzy różne rzeczy są rządzą się swoimi własnymi, osobnymi porządkami. I o ile na przykład mamy dzisiaj rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, taką sytuację, że kultura podsuwa nam inne wzorce życia, w których już małżeństwo, rodzina i tym podobne nie są kluczowe, znacznie ważniejsze jest kariera czy szeroko rozumiany sukces, o tyle wciąż jeszcze gdzieś tam w nas być może tkwi ta dziwna wiara w miłość i ta miłość właśnie wciąż mogłaby być wieczna. A na tym poziomie podstawowym, biologicznym tak naprawdę myślę, że z natury jesteśmy raczej niemonogamiczni, tak, na tym poziomie erotycznym, bo jeżeli spojrzeć na różnorodność różnych wzorców kulturowych wzorców rodziny czy wzorców życia razem, to tak naprawdę monogamia wcale nie była przez długi czas dominująca. Jest naprawdę wiele kultur, w których albo funkcjonują małżeństwa, wciąż jeszcze zresztą poligamiczne, albo takich na przykład kultur, w którym instytucja kochanka czy kochanki jest oficjalnie akceptowana, jest jakaś specjalna rola dla takiej osoby i tak naprawdę ta monogamia w sensie erotycznym nie jest oczekiwana wcale. Szczególnie z punktu ewolucjonistycznego jest, no jeżeli nawet spojrzeć zakazana na to z punktu widzenia socjobiologii, no to rzeczywiście można tutaj podsuwać takie argumenty za socjobiologami, że mężczyźnie biologicznie opłaca się tak chędożyć wszystko, co się rusza i rozprzestrzeniać swoje geny, natomiast równocześnie opłaca mu się pilnować kobietę, żeby była wierna, bo on inwestuje w końcu w potomków i chciałby inwestować we własnych potomków. No ale takie wyjaśnienie socjobiologiczne, ono skupia się na jednym aspekcie, nie uwzględnia wielu, wielu innych rzeczy. Ja myślę, że tutaj mamy sytuację znacznie bardziej złożoną. W końcu mówimy o miłości. Która też jest konstruktem kulturowym. Tak. 200-300 lat temu jeszcze tak naprawdę miłość nie funkcjonowała tak, o jakiej dzisiaj mówimy, romantyczna do końca życia. To straszliwy wynalazek romantyków, którzy nam wmówili, że uwielbiać z daleka i kochać i wielbić przez całe życie, to jest fajny pomysł na życie. Potwierdzeniem tego, co pani doktor powiedziała przed chwilą, są dane przeprowadzane przez naszych ekspertów, statystyków. Z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 1998 roku wynika, że jednoosobowe gospodarstwa domowe, dziś powiedzielibyśmy single, stanowiły 18% wszystkich badanych Polaków. Natomiast te badania powtórzono po 10 latach i w 2008 roku wskaźnik wzrósł do 26%. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2030 roku liczba Polaków będących singlami ma sięgnąć blisko 7 milionów. Z czego to wynika? Dlaczego bycie singlem jest coraz bardziej popularne w naszym społeczeństwie? Rzeczywiście to zjawisko można, powiedzmy, analizować w wielu płaszczyznach, ale tak na tu i teraz wydaje się, bo jestem psychologiem, wydaje się to, że wynika to z faktu, że kobieta dzisiaj chociażby w Unii Europejskiej uzyskała pewną pozycję w myśl hasła równości płci, tego popularnego gender. Okazuje się, że studentki mają lepsze wyniki w porównaniu z chłopcami, ze studentami i na niższych poziomach edukacji również. Czyli że dzisiaj kobieta, znaczy żyjemy rzeczywiście w takiej przestrzeni, że myśląc o równouprawnieniu czy też równości, w którymś momencie, myślę, mogło dojść do faktu jakby nierównowagi, że to kobiety przedstawiane medialnie, ale też myślące w taki sposób o sobie, zaczęły myśleć raczej o niezależności niż o zależności. Taki konstrukt psychologiczny, kontinuum, zależność, niezależność. Jeżeli przez wieki kobiety podkreślały to, że były zależne, to teraz patrząc na historię rozwoju cywilizacji chociażby, myślę, że mamy do czynienia z takim trendem, że kobieta bardzo podkreśla swoją niezależność. I z tej niezależności kobiety wynika fakt, że ona po prostu uważa, że ona jest i ekonomicznie wystarczalna, i jest wykształcona.
naprawdę zaspokaja, może zaspokoić sobie bardzo wiele potrzeb. Mało tego, są te ruchy feministyczne, jesteśmy po trzeciej fali feminizmu, ale są jeszcze te feministki, które mówią właśnie, precz z mężczyznami, my jesteśmy samowystarczalne, mężczyzna tak naprawdę to jest taki, no powiedzmy, truteń, który tam trochę nam utrudnia życie, a co prawda on jest nam potrzebny jeszcze trochę do tego, żebyśmy, jeżeli mamy ochotę, to mamy ten wolny wybór posiadania potomka, natomiast tak w ogóle to specjalnie się nimi nie przejmujmy. I teraz to są oczywiście skróty myślowe, które w tej chwili, którym się posługuję, ale myślę, że przekonanie kobiet, że mężczyzna jest trochę mniej ważny, no nie chcę używać mocniejszych słów, doprowadziło do takich jakby stwierdzeń, że musimy się zastanowić, czy rzeczywiście nie mamy do czynienia z pewnym trendem, który niektórzy nazywają końcem świata mężczyzn. Na różnych płaszczyznach właściwie. I rzeczywiście dzisiaj mężczyzna w bardzo wielu obszarach, szczególnie mówi się w tej chwili o androgynii, mówiąc o psychologii płci, to jest ktoś, jest to cenna właściwość, kompetencja człowieka, który andro, mężczyzna, genia, kobieta, czyli połączenie dwóch rzeczy w jednym. No oczywiście to jest znane w historii yang, ying i tak dalej, dwie energie. Natomiast dzisiaj to kobieta, jeżeli będzie samowystarczalna, no to ona może być singielką. I mało tego, ona mówi, że w zasadzie nie ma takiego mężczyzny, czy nie ma, powiedzmy, w doborze mężczyzn, które ona spostrzega, takich mężczyzn, z którym mogłaby się związać. On jest raczej gorszy. Stąd też akurat ja się w tej chwili skoncentrowałam, jak pan doktor zauważa i państwo, na panie, na kobietach, ale na to one w zasadzie, no dzisiaj nie, jakby nie, być może nie chcą być wybierane. Tak? One kiedyś były wybierane, czy była instytucja swatek, ale to one w zasadzie były wybrane na jakiegoś mężczyznę. One w tej chwili mówią raczej nie, nie. I stąd też takie zjawiska, ja ich nie oceniam. Ja mówię, że one są, ja je opisuję. Natomiast one myślę, że stanowią tą przeszkodę, myślę, dla mężczyzn. Ale właśnie, pani poruszyła, przedstawiła pani również powody, które wyszły też w badaniach, w wynikach Centrum Badań Opinii Społecznej, gdzie właśnie kobiety wskazywały na to, z jakich powodów chcą być singielkami i z jakich powodów zostają singielkami. Na przykład ta niezależność, wolność, wykształcenie, chęć robienia kariery, ale też obawa przed tym, że spotkają partnera niewłaściwego. Tak. Z kolei, jeżeli tutaj już skupmy się też również na mężczyznach, którzy też chcą być singlami, tak, no to... Co więcej, statystyczny singiel to głównie właśnie mężczyzna, dobrze wykształcony, posiadający wyższe wykształcenie z dużego miasta. Także kobiety rzeczywiście coraz częściej zostają singielkami, natomiast głównymi singlami, znaczy głównie singlami zostają mężczyźni. No i również mężczyźni cenią sobie tą wolność, tą niezależność, boją się, tak wskazują badania, że kobieta mogłaby nadszarpnąć jego budżet, jego status materialny, ale też obawiają się, że no, nie spotkają tak naprawdę właściwej partnerki, w którą mogliby zainwestować w swoją równą karierę, niezależność i pieniądze. Skąd to wynika? Jakie czynniki socjo-kulturowe wskazują na to, że ludzie po prostu z jednej strony podają absurdalne, tak jakby można by było ocenić, powody, ale z kolei tak to funkcjonuje? Ja myślę, że te powody nie są absurdalne. Tak? Pragnienie wolności jest naturalne dla każdego człowieka. Ja ale myślę, można że to, być wolnym, pani mówiła, panie doktorze, w związku. No. Są różne definicje tej wolności, tak? Ale to, o czym pani mówiła, ten kryzys męskości, to, że kobietom być może trudniej znaleźć odpowiedniego partnera i tak dalej, to jest jedna strona tego medalu, ale ja myślę, że tu w dużym stopniu też chodzi o to, że kobiety wywalczyły sobie wreszcie prawo do tej samej swobody i wolności, którą już od stuleci cieszyli się mężczyźni, do pewnej swobody, tak? Kultura przestała je aż tak ograniczać, aż tak zmuszać do wciśnięcia się w pewne małżeńskie wzory i bardzo dobrze, jakby kibicuję takim rozwiązaniem jak najbardziej. Natomiast to też nie jest tak, że główną przyczyną tego całego upadku jest jakiś tylko ten kryzys męskości. Rzeczywiście można o czymś takim mówić, to te wzorce męskości zmieniły się bardzo w ostatnich latach. Ale czego to może być efektem? No, to jest oczywiście efektem wzorców kulturowych. Tutaj mamy do czynienia, myślę, z takim naturalnym odchyleniem wahadła w jedną stronę. Tak? Ono długo było po stronie męskiej, teraz się przechyliło na drugą stronę i myślę, że zaraz wróci z powrotem, bo w kulturze jest nieustanny ruch i myślę, że tutaj będzie podobnie. A skąd to się wzięło? Wzięło się między innymi stąd, że skoro już kobiety sobie tę wolność wywalczyły, to teraz się nią cieszą. Być może wkrótce zaczną żałować, być może już nawet zaczynają żałować. Natomiast wróćmy jeszcze do tego rozróżnienia, o którym wspomniałem wcześniej, o tych różnych poziomach, bo to, że mamy ludzi mieszkających samodzielnie, to wcale nie znaczy, że oni nie są w stałych związkach. Tak? Możemy mieć tutaj do czynienia z jakimś konkubinatem na przykład, czyli z jakimś takim stałym związkiem, który jednak nie wiąże się ze wspólnym zamieszkaniem. Także to
Te wyniki nie do końca muszą być takie, miarodajne, jak się wydaje. Mhm. Tak? Znaczy one są miarodajne w tym sensie, że mówią to, ale co mówią. Ale nie wyjaśniam dlaczego. Nie do końca wiemy, jak je zinterpretować. Być może tam jest coś więcej w tych wynikach, ale to o tym nie wiemy. A jak rozwój technologiczny mógł przyczynić się właśnie do tych zmian socjokulturowych? Oj, z całą pewnością tutaj ten wpływ był duży, bo chociażby jeżeli patrzymy na kwestię stabilności związków i chociażby jakiejś takiej, nie wiem, wierności małżeńskiej, monogamii i tym podobnych rzeczy, to tutaj technologia nam podsunęła mnóstwo nowych rozwiązań, takich, które są bardzo łatwe, wygodne i mają pewien potencjał do tego, żeby utrudniać trwałość związków. Na przykład ludzie więcej komunikują się za pośrednictwem komputerów, więc troszeczkę tracą umiejętności interpersonalne. To jest jedna strona. Z drugiej strony taki małżonek czy żona mogą siedzieć sobie w swoim pokoju przy komputerze, gdy ich małżonek siedzi w pokoju obok i na przykład sobie czatować z kimś, bądź, nie wiem, pornografię oglądać i to też mogą być takie czynniki, które tą stabilność związku rozbijają. No, myślę, że mamy tutaj też do czynienia z czymś takim, że media dawniej były takie bardzo scentralizowane. Mieliśmy na przykład dwa programy telewizji, w tych dwóch programach leciały jakieś filmy, czy programy, czy audycje. W tych programach telewizyjnych przedstawiano pewne wzorce rodziny, i te wzorce trafiały do wszystkich ludzi tak samo. Ci ludzie przyswajali te same wzorce. Teraz siadamy przed internetem i tak naprawdę wybieramy sobie sami, co chcemy oglądać i sami wybieramy, jakie wzorce kulturowe chcemy wchłaniać. A w internecie jest wszystko. I monogamia, i skrajna niemonogamia. Tak? Także tutaj myślę, że ta technologia medialna zwłaszcza bardzo duży wpływ wywarła na tą stabilność rodzin czy stabilność małżeństw. Już w latach 80. powstał model jakby miłości trójczynnikowy, miłości, powiedzmy, idealna to, czy ta doskonała składa się z trzech elementów. Żeby tak dydaktycznie pokazać, jak to wygląda, no to mamy namiętność, jakkolwiek ją rozumiem, ale taka no, uczucie, doświadczenie. Tylko on, tylko ona, iskra, zaiskrzyło. Motyle w brzuchu. Tak, motyle w brzuchu, zauroczenie, tak. Potem mamy bliskość, intymność, czyli ludzie, którzy są ze sobą wtedy, oni się dzielą sobą, opowiadają o sobie, po prostu wchodzą w przestrzeń. Powiedzmy, że to też zależy od okresu życia i powiedzmy, że nastolatki na przykład, to one są jak zachłyśnięte zarówno i tą swoją namiętnością, która się urodziła, jak i powiedzmy bliskością. Tak naprawdę to tracą swoją indywidualność. Młodzi dorośli również po prostu. On i ona stają się jednym i nie ma ich osobno. I potem jest taki trzeci element jak zaangażowanie, czyli my możemy myśleć sobie i mieć taki pogląd, że chcę z kimś być długo. Mam taką decyzję. Chcę z nim być długo, bądź okej, chcę z nim być krótko. I teraz myślę sobie, że w wielu sytuacjach mamy do czynienia jednak z tym niskim zaangażowaniem, no bo cała ta psychologia tworzenia związku trwa w czasie. Psycholodzy się temu poprzyglądali. I oczywiście jest to naturalne, że tęsknimy za tym zauroczeniem, za tymi motylami. To jest bardzo energetyczne też oczywiście, patrząc biologicznie, nie śpimy po nocach, myślimy o tej osobie, dezorganizuje się nam życie, możemy zastać do pracy, nie chodzi czasami na zajęcia, bo tylko on i bądź ona. I potem przychodzi ta, powiedziałabym, taka dosyć bardziej stabilna faza, kiedy człowiek właściwie no, jest w związku intymnym, poznaje się, ta intymność, bliskość, już seksualność oczywiście gra jakąś rolę, ale już nie taką ważną, bardzo jak na początku. I tutaj ludzie powinni zacząć się lubić. Jeżeli mówimy o zaangażowaniu, to w zasadzie przyjaźń i lubienie się jest dosyć istotnymi uczuciami, które wiążą ludzi. I teraz, żeby siebie polubić, to chodzi o to, żeby się dosyć często widzieć. Okazuje się, że lubimy osoby, które często widzimy. To jest taki tak zwany efekt czystej ekspozycji. I teraz, jeżeli kiedyś mieliśmy kobietę i mężczyznę i dwa programy w telewizji i specjalnie nie za dużo znajomych, bo nie było czatów, nie było internetu, to mieliśmy kilka osób, no tak sobie wyobrażam, kilka osób, z którymi często żeśmy się spotykali. A w tej chwili możemy się spotykać z masą ludzi i teraz to zakłóca ten proces lubienia. No bo oczywiście lubimy ludzi podobnych do siebie, tak? I szukamy tego podobieństwa, lubimy jak ktoś ma podobne poglądy, podobnie się ubiera i tak dalej, mnóstwo elementów. Takich osób znajdujemy w sieci bardzo dużo. Jak w związku z tym wytrwać i lubić tego jednego, bo on się staje, czyli tą jedną, bo to jest, ta osoba staje się nieciekawa, na przykład. I już poznana przez nas. I już poznana. I to jest ta faza, w której trudno o stabilizację.
Ale też tak jakby wracając do tego powodu singielstwa, to pani jeszcze wymieniła to zaangażowanie, które opiera się również na jakichś decyzjach ekonomicznych, tak? Kupujemy mieszkanie, bierzemy kredyt, decydujemy się na dzieci i do tej właśnie fazy nie dochodzi. Znaczy trochę za bardzo my chyba opowiadamy o tym, że jednak nie dochodzi, bo na przykład ten czynnik ekonomiczny, teraz bodajże chyba wczoraj media podały nam taką informację, że dzietność u Polaków w Anglii jest 2,3, u nas jest 1,3 bodajże. I no oczywiście czynnik ekonomiczny tutaj nam pierwsze skrzypce zagrał, tak? Czyli to nie jest tak, że Polacy nie. Zależy w zasadzie, tak jak pan doktor mówił, w jakich warunkach. Tak. Że myślę sobie, że możemy się zaangażować rzeczywiście, kiedy my jesteśmy w końcu ludźmi rozumnymi, czyli człowiek to nie tylko zwierzęcie w sensie biologiczne czy tak kulturowe, no ale mamy rozum, jesteśmy czasami racjonalni i bierzemy pod uwagę różne aspekty właśnie. Chociaż to zaangażowanie w sensie psychologicznym to jest raczej wyważenie decyzji, czy mam punkt odniesienia taki, że oto w sobie, czy ja mam takie właściwości, że stać mnie na partnera lepszego niż do tej pory mam? Bo na przykład bym sobie pomyślała, że jestem teraz bardzo fajna i atrakcyjna i punktem odniesienia będą amerykańscy aktorzy i George Clooney, prawda? Na przykład. I w związku z tym ten partner, różnicuje mój partner i tak. Tak, no wychodzi niekorzystnie dla. No. Czyli. Czy w związku z tym też psychologowie zbadali, ogólnie chcę powiedzieć o tym, jak podejmujemy tę decyzję, od czego ona zależy, tak? Ona nie jest też związana tylko z, powiedzmy, z pieniędzmi, czyli na przykład z faktem, czy jak o sobie myślę, atrakcyjność, czy w ogóle jak o sobie, jaką mam samoocenę, tak. Jeżeli jest, psycholodzy zauważyli, że osoby w zasadzie łączą się ze sobą w pary ze względu na samoocenę, na postrzeganą samoocenę, tą subiektywną. Także no to jest, myślę, wiele fajnych czynników, które tworzą, które możemy tutaj zrealizować, dlaczego ludzie no, nie chcą się angażować, tak? Subiektywnie, psychologicznie. Ale te czynniki kulturowe są jak najbardziej ważne. To nie jest tak, że to optymalna adaptacja do tego, co jest w kulturze. No i tutaj by można dodać, że być może jest czas po prostu na to, żeby ten wzorzec związku czy rodziny po prostu się zmienił i dopasował. Tak. Bo jeżeli przyjrzymy się tym innym wzorcom, które w innych kulturach funkcjonowały, to na przykład wspomniała pani o tym pragnieniu tego pożądania tych motylków i tak dalej. No, z jednej strony widzimy tu konflikt w takim tradycyjnym, monogamicznym wzorcu, bo jeżeli mam żonę, a tutaj pożądam na przykład innej kobiety, to jest ze mną coś nie tak i z naszym związkiem jest coś nie tak. Ale z drugiej strony przecież były takie wzorce rodzin, gdzie to w niczym nie przeszkadza. Tak? Mam żonę, z żoną wiążą mnie pewne rzeczy, lubimy się, chcemy żyć razem, mamy związki ekonomiczne, mamy dzieci i tak dalej, ale równocześnie mogę pożądać innej kobiety i może nawet w niektórych kulturach mogę sobie tą kobietę zaliczyć i to w niczym nie zagraża mojemu związkowi, stabilności tego małżeństwa i mojej monogamii w sensie społeczno-kulturowym, nie w sensie erotycznym. Tak? Także tutaj być może będą te związki ewoluowały w tym kierunku. Jeżeli przyjrzymy się na przykład temu, jak wyglądają te relacje młodych ludzi, to być może właśnie zalążki takich przemian tam widzimy tak naprawdę. Bo oni są raczej skłonni do testowania wielu partnerów niż trzymania się jednego, przynajmniej na początku. Wiadomo, z wiekiem to raczej dążymy do tego, żeby się ustabilizować, natomiast w młodości wręcz przeciwnie. I być może jakieś takie pomysły typu poliamoria, swingerstwo, są takie rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują w tej naszej kulturze na obrzeżach póki co. Być może one dojdą do głosu. Przecież jeszcze w XX wieku funkcjonował, to jest akurat ładny kulturowy przykład, funkcjonował taki zwyczaj jeszcze z renesansu się wywodzący, że kobieta mogła mieć oficjalnego kochanka, nawet w Europie, tak? To takiego akceptowanego przez męża. Jego rolą było zaspokajanie jej potrzeb rozmaitych. Mąż miał wtedy wolny czas, żeby się zająć czymś innym, na przykład być oficjalnym kochankiem innej kobiety, tak? Natomiast no, to było w pewien sposób akceptowane społecznie. Na przykład no, Russell, tak? Taki filozof, literat, Nagroda Nobla, te sprawy, on tak. W takim związku długo żył, tak? W dawniejszych czasach Byron, tak? John Stuart Mill, to były takie wzorce społecznie akceptowane. Rolą takiego oficjalnego kochanka było między innymi oprowadzanie kobiety po imprezach i tak dalej, żeby mąż sobie nie musiał tym głowy zawracać. Tak? Oczywiście tam były pewne kulturowe warunki, akurat w tym przypadku między innymi takim kluczowym warunkiem było to, że kobieta musiała najpierw mężowi dać męskiego potomka, później dopiero mogła sobie na taką swobodę pozwolić. No ale mamy tutaj do czynienia z pewnym wzorcem kulturowym, który z jednej strony stabilizuje małżeństwo jako taki kontrakt społeczny, ale z drugiej strony daje swobodę zaspokajania tych
potrzeb, między innymi takich, żeby się w kimś od czasu do czasu zadłużyć, bo to jest zwyczajnie miłe. Dopasowując jakby te treści pana doktora do tego, można powiedzieć, że rzeczywiście ludzie chcą przeżywać różne przyjemne rzeczy. W myśl kolokwialnego powiedzenia, dlaczego mamy się męczyć, można się nie męczyć na przykład. W związku z tym szukają sposobu na zaspokojenie różnych potrzeb, które są dla nich istotne, ważne. A oczywiście potrzeby erotyczne są w tej chwili taki, jesteśmy świadkiem też jakby małymi krokami, a jednak uznawania ważności sfery seksualnej człowieka, jego erotyzmu. Nie pojmowania tylko tej sfery w kategoriach grzechu, czy tylko czy sfery zarezerwowane tylko dla męża i żony. Tak naprawdę dzisiaj, szczególnie jeżeli stacja MTV zmieniła swój profil, dzisiaj widzimy, że tam jest dosyć dużo o właśnie parach, o relacjach damsko-męskich młodych ludzi, tak? Nie, to nie jest stacja muzyczna. To widzimy, że to jest tak naprawdę, no okej, mamy takie potrzeby w związku z tym kontaktowania się z płcią przeciwną, wybierania, bycia atrakcyjnym dla nich. No to jeżeli ludzie mają takie potrzeby, no to stąd też chyba właśnie te zalążki, być może nowych pomysłów na to, jak żyć, zaspokajając swoje różne potrzeby. No tak, żyjemy w kulturze konsumpcyjnej, wszechogarniającej McDonaldyzacji, gdzie wszystko musi być fast i nie tylko food. I to dotyczy także seksu, tak? Coraz częściej młodzi ludzie oczekują tego, że to będzie właśnie szybko, atrakcyjnie, przyjemnie, bez zobowiązań. Ale jakie są konsekwencje takiego rodzaju życia? Ja myślę, że te konsekwencje wcale nie są takie dramatyczne, jakby się mogło wydawać, bo to porównanie do fast foodów jest tutaj dobre, no bo rzeczywiście możemy od czasu do czasu zjeść sobie hamburgera, który może i jest niezdrowy, zbyt kaloryczny i tak dalej, natomiast ktoś może lubić. Tak? I jeżeli tego hamburgera sobie zjemy od czasu do czasu, ale poza tym żywimy się racjonalnie, zdrowo i tak dalej, to żadnych tutaj wielkich szkód nie będzie. I myślę, że z tym szybkim seksem czy szybką miłością jest podobnie. Jeżeli potraktujemy to jako takiego właśnie fast fooda od czasu do czasu, no to przecież nic dramatycznego się nie stanie, ale pod warunkiem, że będziemy też potrafili żywić się zdrowo. Tak? Czyli że na przykład będziemy też potrafili wejść równocześnie albo obok w taką prawdziwą, głęboką, intymną relację. Bo to są jakby różne rodzaje dań po prostu i jedne zaspokajają jedne potrzeby, inne zaspokajają inne potrzeby. Także ja bym tutaj nie widział jakiejś tragedii, ale właśnie pod warunkiem, że mamy tu pewną równowagę. Czyli że człowiek zarówno potrafi się zabawić, jak i potrafi wejść w taką głębszą, poważniejszą relację. A w momencie, jeżeli to mówi osoba, która, nie wiem, ma już w jakiś sposób doświadczenie życiowe, ma już jakiś pogląd na życie i tak dalej, w momencie, kiedy jest to 16-latek i po prostu inicjuje seksualnie, wchodzi w to życie erotyczne i cały czas po prostu w momencie jakiejkolwiek trudności zmienia partnera, nie doprowadza do tych trudności, bo cały czas jest na etapie poszukiwań. To teraz względem psychologicznym, czy jest możliwe, że w momencie, kiedy osoba żyje tak przez 10-15 lat, ona może w ogóle stworzyć długotrwały związek? Sprawa nie jest prosta, ani jednoznaczna. Chciałbym się odpowiedzieć jednoznacznie i prosto, ponieważ to zależy po pierwsze o jakim wieku psychologicznego rozwoju człowieka mówimy. Do 18 lat, prawda? I teraz tak, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mamy do czynienia z człowiekiem, który się w takim okresie życia rozwija. Czyli on, język teorii jest różny, no ale mówimy powiedzmy o kształtowaniu się tożsamości tego, jakim on będzie dla siebie i dla świata. Tożsamość indywidualna, tożsamość społeczna. Człowiek może się rozwinąć na różnych poziomach i teraz pytanie, tak naprawdę pani pytanie było postawione w taki sposób, czy jeżeli człowiek będzie tylko zaspokajał potrzeby z tego poziomu biologicznego, czyli rozwinęła się jego seksualność, biologiczność, to czy on ma szansę rozwinąć się w innych sferach, czy będzie mógł wtedy powiedzmy rozwinąć się w kategoriach no, odpowiedzialności, nie tylko dążenia do przyjemności, tak? Tak, żeby nie pojmował i wyłącznie seks jako przyjemność i uzyskanie jakiejś gloryfikacji, orgazmu, ani na przykład seks jako dopełnienie miłości w związku. Wydaje się, że istnieją mechanizmy, ale podkreślmy, że nie u wszystkich ludzi to będzie, tak będzie, że rzeczywiście człowiek może uzależnić się, patrząc już na taki poziom neurobiologiczny, od tego koktajlu, który towarzyszy jego uniesieniom erotycznym. I w zasadzie, jeżeli tylko to będzie dla niego najważniejsze, to będziemy mieli do czynienia w zasadzie z jakimś uzależnieniem, że człowiek nie jest w stanie potem przeżyć czegoś, do takiego spadku, że tego nie ma.
można powiedzieć kolokwialnie, że jego mózg przyzwyczaja się do dopaminy, serotoniny, oksytocyny, która się w czasie orgazmu pojawia, czyli taki koktajl neurobiologiczny w głowie, który jest pochodny do kokainy. Także to daje nam euforię i przyjemność. I czy tak, czy to stanowi niebezpieczeństwo dla w ogóle późniejszego, jakby trwalszego, bardziej głębokiego związku? No oczywiście tak. Czyli, ale z drugiej strony też nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy tak robią, będą uzależnieni. To jest pewne niebezpieczeństwo i pułapka, które czeka na człowieka, kiedy tylko skoncentruje się na takim aspekcie bycia człowiekiem. Pamiętam, że żyjący już teraz profesor Kazimierz Obuchowski powiedział, że mamy jakby trzy kody orientacji, czy bycia człowiekiem, czy orientowania się w świecie. To jest ten, myślę, poziom bodziec reakcja, tak? Atrakcyjny partner, pobudzenie, przyjemne reakcje w moim ciele. Czy możemy zostać na takim poziomie? No, mnóstwo ludzi zostaje. Ja znowu tego nie oceniam. Bo w zasadzie mamy taką gdzieś w tle opowieść o człowieku, że najlepiej być, czy najlepszy człowiek to człowiek głęboko rozwinięty w wielu aspektach, tak? No pewnie, że najlepiej, który więcej, tak, tak, który rozumie siebie, rozumie rzeczywistość, dąży do prawdy, piękna, dobra, do wartości jakichś absolutnych, jest, można powiedzieć, filozofem. Ale czy wszyscy ludzie, czy jest taki imperatyw, że wszyscy ludzie mają dojść do takiego momentu? No dobrze by było. Niemniej jednak istnieją ludzie, którzy mają różne szanse rozwojowe i to są osoby, które będą no, żyły tak, jak im kultura, jak różne czynniki, konfiguracja różnych czynników pozwoli. I z tego wynika później jakby traktowanie partnera, siebie, relacji, tego, jak ja to będę pojmować, o to, o co mi chodzi. Ja bym tu jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo to jedzenie hamburgera, tak, to wcale nie musi być zdrada. Tak? Bo to właśnie, o czym ja mówię, to to, że istnieją takie wzorce kulturowe relacji międzyludzkich, gdzie to nie jest zdrada. Tak, tak. To bo zgadza. To jednak chodzi tutaj o pewne... Zdrada jest wtedy, kiedy się oszukujemy, tak? Kiedy na przykład ukrywamy przed tym małżonkiem taką relację czy taki związek. Natomiast czyli to wcale kłamiemy. Nie musi tak wyglądać. Tak, tak. Tak, ja zresztą nawet podejrzewam, że tak próbował definiować, gdy musiał zdefiniować zdradę jako taką sytuację, w której czujemy potrzebę ukrycia przed małżonkiem jakiejś relacji. To nieważne, czy ta relacja polega na seksie, czy na rozmowach o życiu i śmierci, ale jeżeli nie potrafię małżonkowi powiedzieć o tym, że mam taką relację i to tam robimy w tej relacji, to znaczy, że to już jest poniekąd zdrada. No ale zostawiając ten temat, ja bym chciał tutaj podkreślić właśnie to, że to nie zawsze musi być zdrada. Tak? To myślę, że kiedy młodzi ludzie na przykład żyją w takich relacjach swobodniejszych, w takich otwartych związkach, to oni niekoniecznie postrzegają to jako zdradę. Tak, to prawda. Ktoś... Oni nie, my tak powiedzmy. Nasze znaczy, no rzeczywiście też. Ci ludzie, którzy są bardziej zaangażowani w tą wizję małżeństwa jako monogamicznego pod każdym względem związku do końca życia, oczywiście. Natomiast to wcale nie musi być tak. Tak, to prawda. To czyli mamy do czynienia w tej chwili z taką różnorodnością, że trudno nam podjąć decyzję. I to jest piękne. Tak, to jest tak. To jest, świat jest taki właśnie barwny. To, co pani podkreśliła, to to właśnie porównując z tymi młodymi, dajmy 20-latkami, z tym, co pani czuje. Mhm. I czy nie uważają państwo, że te zmiany socjokulturowe wynikające z jednej strony z rozwoju technologicznego, z drugiej strony z tego pędu życia, konsumpcji, powodują właśnie, że nastawienie do zdrady, do miłości, do seksu tak diametralnie się zmienia, że my nie nadążamy za tym. Czyli jest większe przyzwolenie, tak, dla tej zdrady, tolerancja. Bo na przestrzeni wieków zmieniało się to zawsze. Zawsze były te paradygmaty, zawsze były wzorce. Nie tak dynamicznie. No właśnie. Nie tak dynamicznie, czyli podkreślmy, mamy teraz czas, pan doktor jest specjalistą od zmian w kulturze, a ja jestem specjalistką od zmian, które niekoniecznie tak szybko zachodzą w psychice. Mhm. Ale psychika musi się do tych tak, zmian dostosowywać. Ja właśnie mówię, tak. I tutaj ludzie w związku z tym mogą mieć wiele trudności. Stąd też przychodzą ludzie i mówią, cierpię, bo nie, jakby w mojej psychice, można powiedzieć, brakuje czegoś, żeby się zaadoptować. Ponieważ chcę być z partnerem, ale on już mnie 6 razy zdradził, tak? Mhm. I czy mnie czegoś brakuje, czy może jest taka kultura? To są takie pytania, które pokazują, myślę, nam pewną trudność w zdefiniowaniu, powiedzieć tak, w naszej kulturze są stałe tendencje, w związku z tym człowiek wykształcił stałe mechanizmy, żeby się zaadoptować. My dzisiaj musimy powiedzieć, że jest różnie. To jest nasze odkrycie
i ciekawość uprawiania różnych nauk. Ale to też jest wielka zaleta naszych czasów, bo dawniej było tak, że był jakiś jeden dominujący wzorzec. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie był w stanie się dopasować, był skazany na cierpienie tak naprawdę. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy wielki supermarket kulturowy, w którym możemy sobie wybrać wszystko. Jeżeli ja mam jakiś tam własny układ psychiczny z jakimiś określonymi lękami, potrzebami, pragnieniami, to jedyne, co ja muszę zrobić, to znaleźć kompatybilną osobę. Bo nie dominuje mi żaden taki najważniejszy wzorzec i jest szansa naprawdę, że znajdę osobę każdego typu. I myślę, że to jest piękne. No, tak mało tego, jeżeli to będzie na poziomie świadomym, jakby tak przeanalizowane, na tyle, ile można, to rzeczywiście jest to szansa na to, żeby być na stałe z kimś i być szczęśliwym. Bo okazuje się, że tak naprawdę poziom szczęśliwości, jak badano u singli i u osób zamężnych, czy tam w związkach, no on jest wyższy, okazuje się, u tych zamężnych, u związkach małżeńskich. Także to nie jest tak, że nam druga osoba nie jest potrzebna do szczęścia. Ona jest nam potrzebna. Przeżywamy na przykład negatywne emocje, które nam się nie mieszczą i do tego jest partner, żeby na niego zrzucić. I to jest taka ulga, prawda? Na przykład. I dlaczego nie? Czyli dzisiejszy świat, myślę, rzeczywiście, patrząc bardzo optymistycznie, daje ludziom młodym większą szansę na to, żeby wyciągnąć rękę, tak? I zobaczyć, co pasuje do mnie i wiedzieć, czego szukać, tak? Mhm. Ale to, co Państwo podkreślają, że ta różnorodność jest na plus, z drugiej strony tolerancja i możliwość wyboru siebie i swojej tożsamości do adaptacji tych zmian. Ale co w momencie takich paradoksalnych zachowań z tym, co deklaruje młodzież? Na przykład z jednej strony chcą żyć sami, cenią wolność, niezależność, ale z drugiej strony bardzo wierzą w miłość do końca życia i szukają tej jednej, tego jedynego. Jakby Państwo mogli to skomentować zarówno pod względem psychologicznym, jak również kulturowym. Ja bym to przede wszystkim pod względem metodologicznym skomentował, bo tak naprawdę deklaracją nie możemy do końca wierzyć. Ludzie mówią to, co pasuje do tego, jak chcieliby być postrzegani. Jeżeli ich pyta badacz, to bardzo często będą chcieli powiedzieć coś, co uważają za społecznie akceptowane, żeby nie wyjść na idioty. Generalnie w badaniach nie wierzę się za bardzo deklaracją słownym. Ale raczej by należało obserwować zachowania i pewne reakcje, no może nawet biologiczne. Także tutaj aż tak bym nie wierzył w to, że ta dysproporcja jest taka wielka. No może jest między tym, co oni deklarują, a tym, w co faktycznie wierzą. Natomiast niekoniecznie to musi być w nich takie rozdarcie, że tutaj mają jedną stronę, tutaj drugą. Poza tym metodologicznie rzecz ujmując, nie wiemy, jaka jest definicja miłości. Jeżeli pytamy młodego człowieka o coś, to on ma swoją definicję miłości, kochania, a badacz może mieć swoją. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że czy wierzysz w miłość? No jasne, że wierzę, tylko że moja definicja miłości to jest taka, będę miał fajnie dużo partnerek czy partnerów, i w ogóle będę całe życie bardzo atrakcyjny seksualnie, erotycznie. To jest clue mojego jestestwa i w związku z tym bardzo w to wierzę. Czyli dochodzimy do, powiedzmy, takiego nawet paradoksu, możemy dojść do paradoksu. Ale już mówiąc na przykład o definicji miłości tej pełnej, o której myślę, że pani chodzi, czy może badaczowi chodziło, jest w nas tęsknota za czymś, co jest takie nieuchwytne, co istnieje w doświadczeniu. Przecież ludzkość dąży do tego, żeby była miłość. Ludzie na samym świecie się kochają. To zatem by Państwo powiedzieli do młodych, do których skierowany jest ten program, do studentów. Co do takich młodych byście powiedzieli Państwo o miłości? Chciałabym powiedzieć, że życzę wszystkim, żeby to tego rodzaju doświadczenia mieli. Że nie należy się bronić przed tym uczuciem. Że ona przychodzi i nie można tego zaplanować. Także jeżeli przyjdzie, to jest to akurat czas, kiedy powinna przyjść. To jest to, co daje nam smak życia. Także nie mam nic przeciwko miłości, w różnych aspektach miłości. Kochajcie tak, żebyście nie cierpieli. Mógłbym dodać co najwyżej tyle, że to jest czas, kiedy warto szukać i eksperymentować, ale zawsze warto mieć w głowie tę myśl, że jest coś więcej i że to coś więcej nie zawsze znajdzie się, zmieniając cały czas partnera. Czasem do pewnych rzeczy można się dokopać tylko wtedy, kiedy mamy naprawdę dużo czasu i dużo dobrej woli z obu stron. I czasem warto poszukać głębiej, a nie tylko po powierzchni. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za udział w programie. Dziękujemy. Państwu dziękujemy za uwagę. Naszymi i Państwa gośćmi byli specjaliści z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pani dr Dorota Niewiedział oraz pan dr Marcin Sieńko.
Anna Urbańska, Natalia Warszawska, Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego.